Siemanko, siemanko, niezłe wdzianko, witam was w kolejnym, ósmym odcinku z Minecrafta. Szczerze mógłbym powiedzieć, że ten Minecraft to jest jakiś maraton, bo teraz naprawdę przesadzam z tym Minecraftem, po prostu chciałbym do tej, po prostu tej gry wrócić. No i ponagrywać z niej, ale trzeba, tak niedługo będzie Forza Horizon 2, o czym mogliście się dowiedzieć na wdziankach wojaka, której zrobiłem oddzielny filmik o mojej stronie na, czy fanpage'u, nie pamiętam jak to się mówi, na Facebooku, ale dobra. Dzisiaj zrobimy wreszcie coś innego, czyli jaskinia. Znalazłem jaskinię i mam nadzieję, że będzie ona całkiem długą jaskinią. Znalazłem ją nie przez to, że tam jakoś po plaży szłem, tylko po prostu mówiłem, że będę budował wzdłuż. Jak widzicie, 5 bloków, tam ileś dalej już znalazłem właśnie to. Czekajcie, bo tutaj mi tutaj to źle postawiłem. Tutaj właśnie. Znaczy tutaj nie będzie żadnych potworów, bo włączałem. Kurde no. Ale co to? Od kiedy ten piasek spada? Lol. Nie pa... Za moich czasów takich rzeczy nie było. Słuchajcie, to jest mega duża jaskinia. I będziemy musieli iść po materiały. Może wam pokażę, co pozmieniałem. Pomyślałem, że skoro będę kopał, na pewno dużo żelaza znajdę. Więc zrobiłem już drzwi żelazne, 3 pary, bo się od razu robią 3 pary, dlatego rozbudowałem. Idzie tutaj tak. I tam są ogólnie. Niestety nie mogę mieć takich kładek, bo mi jakiś creeper wszedł, a kiedyś już tak miałem i bym mi wszystko porozwalał. No widzicie, mam tutaj te dwie rzeczy. Tak, po co my tu jeszcze przyszliśmy? Bo już nie pamiętam. Raz, nie, patyki mamy. Czyli potrzebujemy jeszcze trzy, no tylko tyle niestety. Potrzebujemy tych pochodni. I raz, dwa, trzy, cztery. Proszę, jest tego dużo. Więc mamy aż 12 pochodni. Trochę głupio, że jest noc teraz, a nie dzień. No ale tak wyszło. I będę robił, słuchajcie, mur. Wpadłem na to w końcu po długim czasie. Tak naprawdę nie miałem tego nagrywać, miałem po prostu sobie samemu pograć. No ale znalazłem tą kopalnię i pomyślałem, że no takiej okazji nie mogę przegapić, bo coś innego w końcu nagramy. Więc musiałem to nagrać. Chyba, i więc z tego chyba będę robił, bo tego tu jest bardzo dużo i z tego by był fajny mur, jaki inny niż... Wszystkie. Wiedziałem, że się uda. Słuchajcie, tu już jest koniec tej części, tu jest znowu ta ruda, ale przynajmniej mamy węgiel. Więc będziemy mogli sobie... Będziemy... Trzeba się podgłośnić to trochę. Będziemy mogli więcej pochodni zrobić, więc fajnie, że tu poszliśmy najpierw. Gorzej, że żelaza żadnego nie ma. I myślę nad tym, żeby kiedyś zrobić takie ala metro. No, tylko tyle. Fajnie, że przynajmniej jest. Mogę zrobić przynajmniej pochodnie? Mogę. Więc od razu sobie zrobimy... tutaj pochodnie i mamy ich całkiem dużo. I wiecie, że za niedługo na komputerze będą dwie ręce w Minecrafcie, więc na pewno też będą... na tabletach, telefonach.
O Jezu. O Jezu. Cześć, w sumie ja jestem nieśmiertelny, nie? Nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, bo wszyscy moi koledzy w klasie też tak mają. Czy było żelazo? Nie. O, już myślałem, że to nic nie będzie. Jezu, jeszcze niżej. Jest żelazo i dalej się wszystko plącze, więc Boże, mi się nie chce naprawdę. To jest takie wielkie. Jeszcze nie zrobiłem craftinga, będę musiał się później wracać. Czy ja widziałem? No, fajnie, węgiel. Czyli znowu marnujemy ten. Jezu, czemu ja nie wziąłem tego kilofa, nie mogę zrobić. Może znajdziemy jakieś, wiecie, te takie kopalnie. To tam może będzie ten. Drewno tu sobie. Weźmiemy i zrobimy crafting. Jak nie, to niestety będę musiał się wrócić. Nie chcę tak dużo tego węgla, nie chcę mi się z nim łazić. Tyle mi wystarczy, 28. Teraz chodźmy tu. O, tu jest wyjście i tam jest kolejna jaskinia. Tam pewnie pójdziemy, jak nam się skończą, jak będą nam się kończyć. O Jezu, znowu węgiel. Tu już jest niżej się idzie. No ale nie, no musimy tu iść. Tak mało tego żelaza jest. Tylko węgiel. O, przynajmniej tutaj się coś kończy. To jest chyba granit, nie? Tak, to jest granit. Dobra, słuchajcie, więc tu jest koniec. Tak, mamy z głowy to miejsce. Teraz tylko to wę ten węgiel trzeba pozbierać, bo się przyda nam. Mam już żelazny kielof, ale jeszcze go nie używam, bo mamy mało żelaza. Popatrzcie, dopiero dwa żelaza znaleźliśmy, a jak tak normalnie kopaliśmy, to mieliśmy tego o wiele więcej. A czemu my jeszcze nie biegamy tutaj w ogóle? Chodźmy. Biegnijmy. Ostatni filmik mi się nie udał. Musiałem go skrócić, bo był za długi. O, węgiel. Specjalny programie, no i wyszło jak wyszło. Tu się znowu tutaj wije? Och, dobra. Rzeczywiście nie. Węgiel, standard. No i koniec. Czyli co tu jest? Wyprawa po węgiel? Jest. O, jest. Super, jeden. Ekstra. Ale węgla to prawie zawsze jest więcej. No, ale akurat nie teraz. O, jeszcze. No, wreszcie widzę jakiś postęp, więcej żelaza. No, całkiem dużo. Wow! Chyba mój rekord, tyle węgla znaleźć, tyle żelaza znaleźć w jednym miejscu.
Aj, zabiłem sobie część seta. Miecz, kilof i siekierę z żelaza, no bo nie będę robił przecież tej ciupagi, chyba tak to nazwę, z węgla, no bo nie jest mi ona w ogóle potrzebna. Dobra, oświetlmy to. O, żelazo, fajnie. Dobra, kopmy to. Ile? No fajnie, będzie znowu chyba dużo. Bardzo fajnie. Fajnie też, że przynajmniej mamy nieskończone życie. A tak to nie miało wyglądać, miałoby być to survival. Jakbym wiedział, to bym kreatywa wziął, no ale najmniej nie jest tak łatwo z tymi blokami. Aha, super, koniec, tak? No więc się wracamy. To była cała kopalnia, 23 żelaza. No mam nadzieję, że nie zginę teraz jak spadnę. Dobra. No zresztą teraz jak będę wracał, tak się będę obracał. Tutaj będę musiał patrzeć, o. O Jezu, teraz będę musiał wszystko marnować. Bo tak naprawdę tutaj poszłem po kobla. A, jeszcze 43 węgla znaleźliśmy. Więc nie tak mało. Może kiedyś jakieś diamenty znajdziemy. Trzeba będzie poszukać jeszcze jakiejś kopalni. Dobra, ale już czas wracać. Szkoda, że tak... Znaczy, nie no, dużo całkiem żelaza, ale mogłoby być jeszcze więcej. Tam jest wyjście, więc w sumie tam nie będziemy iść. No widzicie, tak jest. Tutaj wieżę jeszcze nie dokańczałem. No ale dobra, to by było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Nie zapomnijcie wejść na Dzianka Wojaka na Facebooku, więc do następnego odcinka, cześć!